Jakub Chełstowski pozostaje na stanowisku marszałka województwa śląskiego. Próba odwołania go przez Prawo i Sprawiedliwość nie przyniosła skutku, bo radni Platformy Obywatelskiej stanęli za nim murem. Za odwołaniem marszałka zagłosowało 18 osób, przeciw 24. I jaką sytuację mamy dzisiaj? Pan marszałek w tej chwili jest na smyczy, żeby nie powiedzieć na postronku Platformy Obywatelskiej, ponieważ nie rządzi już w sposób rzeczywisty w województwie śląskim, a wykonuje wszystkie polecenia. Pytanie do Platformy, pytanie do Stowarzyszenia Tak dla Polski. Czy oni nie zadali sobie takiego pytania, dlaczego marszałek Chełstowski przeszedł na ich stronę? Czy być może u nich właśnie szukał schronienia i szukał odpowiedzialności przed wymiarem sprawiedliwości? Dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dzisiaj ten wniosek nasz został po prostu skrócony. Mam nadzieję, że dzisiaj to Platforma Obywatelska i Tak dla Polski bierze pełną odpowiedzialność za Jakuba Chełstowskiego. Myślę, że dzięki temu ten okres czy próba destabilizacji przez Prawo i Sprawiedliwość i przychylne im media na Śląsku już się zakończyło. Jestem o tym przekonany, że dużo nowych, dobrych chwil przed województwem. Mam nadzieję, że w tym najbliższym czasie uda nam się przeprowadzić jeszcze ważniejsze uchwały niż te, które były dotychczas. A tu chodzi o środki unijne. Środki unijne, którymi dysponujemy, są one największe w historii. Samorządy czekają na te pieniądze. Aby odwołać marszałka, potrzebne było 3/5 głosów radnych za. Po głosowaniu radni Prawa i Sprawiedliwości w ramach protestu postanowili opuścić salę Sejmu Śląskiego.